Smutny to moment dla artysty, w którym musi przepraszać za swe dzieło. Taką to sentencję wymyśliłem na potrzeby tego materiału. Niewypałów na liście premier wszeczasów było bardzo dużo. W branży nie brakuje przecież megalomanów upierających się przy tym, że to nie z ich grą jest coś nie tak, tylko ze wszystkimi dookoła. Na szczęście są też ci samokrytyczni, potrafiący stwierdzić, że obiektywnie wiele rzeczy nie wypaliło, a początkowo obiecujące wizje efektu końcowego rozminęły się z faktycznym stanem rzeczy, który stał się wówczas powodem do wstydu. Ja jestem Fan Gotten, a dzisiaj o grach, których wstydzili się sami twórcy. No właśnie, a przecież ciężko powiedzieć, żeby nastroje po premierze No Man's Sky były równie entuzjastyczne co przed nią, kiedy to kuszeni byliśmy zapierającym dech w piersiach ogromem kosmosu i możliwościami eksploracji przedziwnych, ale i fascynujących światów. Wszystko to okraszone piękną oprawą audiowizualną. Przynajmniej tak powinno być, ale głośne zapowiedzi mające zwiastować jakiś przełom to już chyba klisza. Za dużo nasłuchaliśmy się takiego bajdurzenia. W rzeczywistości gracze dostali coś, co bardziej przypominało wersję alfa ze skopaną optymalizacją, nudnym, powtarzalnym gameplayem i iście kosmiczną ceną około 250 zł. Nic więc dziwnego, że gracze poczuli się oszukani. Niskich ocen w recenzjach przybywało i przybywało, a No Man's Sky w oczach internetu było już tytułem spalonym. Co najgorsze, nikt ze studia Hello Games nie ustosunkował się do głosów krytyki. Fora wrzały ze wściekłości, a deweloperzy otrzymywali nawet groźby śmierci. 28 października, czyli niecałe 2,5 miesiąca po premierze, na Twitterze gry pojawił się komunikat, że No Man's Sky było błędem. Kilka godzin później dłuższy list z przeprosinami za spartaczoną pracę i wyjaśnieniami przyczyn takiej kolei rzeczy trafił do wielu portali branżowych. Nawet wtedy ciężko było o przebaczenie, ale na pewno choć minimalnie załagodziło to sytuację. Sęk tylko w tym, że chwilę potem tweet zniknął, a profil ustawiony został na prywatny. Sean Murray, główny projektant, albo ktoś, kto za niego się podawał, potwierdził, że to on był autorem maila. Twitter wrócił do żywych, a Sean w odpowiedzi dla serwisu Polygon potwierdził, że tweet także był jego, ale któryś z pracowników go usunął. No i wkrótce na profilu No Man's Sky pojawił się komunikat, że wszystkie poprzednie wydarzenia były efektem ataku hakerskiego. Czyli ani tweety, ani mail nie były głosem Hello Studio. I teraz bądź tu człowieku mądry. Sam już nie wiem, czy przeprosili, czy nie. War Z, przemianowane na Infestation, Survivor Stories, jest jednym ze sztandarowych przykładów reprezentujących istotę płatnych alf i tego, co się z nimi wiąże. Czyli niemalże wszystko to, o czym słuchać mogliście w przypadku No Man's Sky. Beznadziejna optymalizacja, rozstrzał pomiędzy obietnicami a rzeczywistością, a do tego dziury w antyczicie, bugi, crashe, dodatkowy item shop oferujący możliwości zakrawające o pay to win i wiele, wiele innych. Pojawiły się też oskarżenia o jawne oszustwo, kiedy to w opisie na Steamie figurowało wiele feature'ów, które w rzeczywistości nawet nie występowały w grze. To zdecydowanie są aspekty wybijające gracza z atmosfery sandboxowego survival horroru z zombiakami w roli głównej, chyba że za grozę uznamy wszelkie niedociągnięcia. Głosów krytyki również nie brakowało. W wywiadzie dla GameSpy w 2012 roku Sergey Titov dosyć zręcznie bronił się przed wieloma zarzutami odnośnie niedoskonałości samej gry, jak i rozbieżności pomiędzy opisem a rzeczywistością. Jednak niedługo potem, w opozycji do wcześniejszego tonu wypowiedzi, studio wystosowało oficjalny list z przeprosinami, z wypunktowaniem co działa, co nie, z listą rozwiązań i planami na przyszłość. No niestety nie widać, żeby założenia tego listu zostały specjalnie wprowadzone w życie, ale cóż, punkt za szczerość. Stworzeniem i wydawaniem kolejnej gry ze znanej serii zawsze wiąże się spore ryzyko i miażdżąca presja spoczywająca na barkach deweloperów. Wszak oczekiwania fanów danej marki są zazwyczaj duże. Zwłaszcza gdy na przestrzeni kilkunastu odsłon nie pojawił się jeszcze żaden MMORPG, a to pierwsza próba skondensowania uniwersum i przedstawienia jego największych smaczków w odniesieniu do świata, który ma pomieścić tysiące niezależnych, prawdziwych graczy. Tak, mówię tutaj o Final Fantasy XIV. Jeszcze przed gwałtownością
gwałtowną przebudową, której doczekało się po 3 latach od premiery. Przed wydaniem A Realm Reborn, które naprawiło całą gamę niedziałających rzeczy, zmieniając oblicze tytułu o 180 stopni, MMORPG od Square Enix był fatalny. Próżno szukać w nim było ducha serii. Premierę z 2010 roku można było rozważać jedynie w kategorii porażki i nadużycia zaufania fanów marki Final Fantasy. Yoichi Wada, CEO Square Enix, był świadom tego, że nic nie poszło tak jak powinno. Ciężko było nie zauważyć niezadowolenia tych, którzy w Final Fantasy XIV spędzili choć chwilę. To właśnie do nich skierowany został napisany przez Yoichiego list, w którym podziękował za zainteresowanie tytułem i wszelkie wsparcie, o ile takie w ogóle było, i przede wszystkim przeprosił za to, że produkcja w żadnym stopniu nie spełniła oczekiwań fanów. W komunikacie znalazła się też informacja o gruntownych zmianach, które dopiero miały nadejść. Faktycznie, było czego się wstydzić. Na szczęście, 10 miesięcy po zamknięciu pierwszej wersji MMORPG-a wydana została lepsza pod każdym względem, pozwalająca traktować poprzedni niewypał jak wyjątkowo koszmarny sen. Fable 3 nie było wcale takie złe. Takie stwierdzenie można wysnuć na podstawie wielu pozytywnych recenzji oscylujących wokół oceny 7 czy 8. To przecież nie najgorszy wynik. To samo można powiedzieć o Fable 1 i 2, które również zebrały całkiem dobre recenzje. Z jakiegoś powodu jednak Peter Molyneux, który z serią związany był od samego początku w wywiadzie dla Develop z 2014 roku, przyznał, że produkcje te były w pewnym stopniu rozczarowujące, bo znacznie odbiegały od jego ambitnej wizji. Podkreślił, że przede wszystkim ma na myśli Fable 3. Użył iście literackiego porównania do diamentu, który miał symbolizować wizję perfekcyjnego tytułu. Miał on być piękny, niesamowity, na swój sposób artystyczny i niesamowicie wciągający. Natomiast trójka w jego oczach była wykolejeniem, które nie do końca wpisywało się w górnolotne założenia. W wywiadzie powiedział także coś, co wszyscy już dobrze wiedzieli. Problem ze mną jest taki, że za dużo mówię z ekscytacją na temat pracy, której jeszcze nie skończyłem. Peter wielokrotnie nieco koloryzował, czy to w wywiadach, czy na wszelkich konferencjach, tak jak w przypadku Fable 1, który po premierze miał określić przereklamowanym. No co jak co, ale biorąc pod uwagę swego czasu przytłaczającą popularność prostej gierki na urządzenia mobilne, jaką było Flappy Bird, też nie powiedzielibyśmy, że to wtopa. Nikt zresztą nie miał co do niej absolutnie żadnych oczekiwań, bo pojawiła się znikąd. We Flappy Bird nie było praktycznie niczego, co dało się spartaczyć. Od banalna w swych założeniach giereczka, w której to musieliśmy omijać przeszkody w postaci rur. Rur wyglądających dla kogokolwiek, kto grał w Mario, aż nazbyt znajomo. W natłoku setek tysięcy gier mobilnych znacznie większą rolę dla sukcesu odgrywa czynnik losowy. Przecież Flappy Bird tak naprawdę nie wyróżniało się niczym szczególnym, a z dnia na dzień stało się na tyle popularne, że zagrywano się w nie na całym świecie. Na urządzenia mobilne pobrano je ponad 50 milionów razy, a dzienny przychód z samych reklam oscylował wokół 50 tysięcy dolarów. Ktoś ze smykałką do interesu zacząłby pewnie już organizować produkcję maskotek, kubków, zeszytów, piórników i pełnometrażowego filmu z pikselowym ptaszkiem w roli głównej. Wówczas 29-letni Dong Nanggaen, autor aplikacji, zrobił coś zupełnie odwrotnego. U szczytu popularności poinformował na swoim Twitterze, że wycofuje Flappy Bird, nie mogąc unieść na swych barkach tak ogromnej presji. Poinformował, że jedną z przyczyn była niebezpieczna tendencja do uzależniania. Pojawiły się także spekulacje, że powodem mogły być roszczenia Nintendo, które również dopatrzyło się podobieństwa w niektórych elementach graficznych do serii gier z hydraulikiem. Ale jaka była prawda, pewnie nie dowiemy się już nigdy. Na dzisiaj to wszystko. Mówił do Was FanGotten. Cześć!